Witam wszystkich, tu Lawoskor i zapraszam na zagranie w Enclave. Kolejna misja, jaką jest podzielone miasto. Jednak najpierw objaśnię trochę, o co chodzi z tym zakazanym Adgardem. Otóż zakazany Adgard jest jedną z kilku specjalnych lokacji, która służy do niczego innego jak po prostu do dodatkowego złota, do dodatkowego zebrania złota. Ta mapa jest po prostu czymś w rodzaju, nie wiem, jak to się teraz nazywa, deathmatch? Pojęcia nie mam. Po prostu ogólnie chodzi o to, że na poszczególnych poziomach, jest ich trzy, musimy zabić określoną wszystkich przeciwników. Nie musimy zabić określonej liczby, po prostu następują falami. I może pokażę od razu rycerzem, czemu nie? Tak, teraz już mamy lepszy topór, który zdaje się mniejszy. Co? Okej, to chyba wystarczy. Mam nadzieję. Myślę, że od razu albo przejdę te wszystkie zakazane Adgardy, albo zrobię to screenowo, jeśli mi to się nie uda za pierwszym razem w tej sesji, ponieważ nie zamierzam pokazywać wam w kółko tego samego. To jest właśnie ta mini arena Adgardu. Przeciwnicy respawnują nam się bezczelnie przed nosem. Okej, to chyba ostatni już. Fajnie, że kombos wyszedł. No, wyszedł kiedy... No puszko! Rany! O, bullshit! Broniłem się! Okej, czyli to jest ostatni. Jeden asasyn. No i to był w zasadzie cały zakazany Adgard. Nie wiem czemu nie dostałem teraz złota. Ale właśnie po przejściu jednego poziomu odblokujemy następny. Okej, skoro mi tak dobrze idzie. Oh, come on. Kombos, kombos, poproszę o kombos. Ach. Oh, come on. Serio? Ups. To jest najbardziej irytujący aspekt tej właśnie planszy. Kiedy musimy ubić asasynów. Na szczęście ten jakoś kiepsko celował. No jak już pewnie zauważyliście, tego chyba nie muszę tłumaczyć łopatologicznie, że wraz z trudniejszym poziomem plansza trwa dłużej i oferuje nam większą różnorodność przeciwników. Okej. I został nam ostatni poziom. Poziom trudny, podczas którego na pewno sfailuję. Z tego powodu... Tak, już mam lekki pancerz, tak wygląda. No całkiem źle. Z tego powodu, że pod koniec tego poziomu czają się asasyni, czy jeden asasyn elitarny, który bardzo lubi ładować sobie na maksa łuk. To jest oczywiście w przypadku naszej postaci, specjalizującej się w walce, wręcz nielichym problemem. Okej, okay. Spadaj, spadaj, spadaj. Na razie lekka kusza, co mi jest miłe. Spadaj. O, bullshit, naprawdę bullshit to był.
Okej. Uuu, może miksturka. Na szczęście sami wojownicy. Okej, niszczyciel. Nie, siewca śmierci, okej. Niszczyciel jest potem, bo ty. A kurde, od tyłu, no. Spadaj. Nie, 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 szybciej, szybciej. A, no właśnie. To jest ten etap. Tego na pewno nie przeżyję. O, charge, 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 charge. Bullshit. Właśnie. Nie wiem, czy potrzeba do uniknięcia tych strzał szerszej tarczy, czy czegokolwiek, ale naprawdę to jest ponad moje siły, przynajmniej teraz. I myślę, że właśnie załatwię to offscreenowo. Już w zasadzie wiecie, o co chodzi. Przynajmniej z tym zakazanym Adgardem, ponieważ Enclave oferuje jeszcze bodaj dwa tryby. Teraz zajmiemy się kolejną misją. Skoro już nabiliśmy nieco złota, zatem nasza druidka czerpiąca magiczną energię z ziemi i duszy. Wow. Będzie miała już lekki pancerz na sobie. Właściwie to nie jestem pewien, czy... Ponieważ, tak, klasa magiczna. Klasa magiczna nie posiada żadnych zaklęć. Jej zaklęcia ograniczają się jedynie do różdżki, jaką w danym momencie dzierży. Mamy na razie trzy różdżki. Pastorał astralny, który jest dosyć słaby. Jego zaletą, ile pamiętam, jest to, że nie musimy celować bezpośrednio we wroga, ponieważ te... Jak on w zasadzie wygląda, teraz chyba nie widać. Też można zobaczyć? No można. To jest właśnie taka lekko indiańsko-szamańska różdżka. Wysyła coś w rodzaju ptaków, świecących ptaków, które właśnie naprowadzają się same na cel. Nie trzeba właśnie dokładnie celować. Oczywiście nie będą jak szalone lecieć we wroga, nawet wtedy, jeśli celowaliśmy w kompletnie przeciwnym kierunku, jednak właśnie nie trzeba być bardzo dokładnym. Oraz jej druga... jej drugi czar, ponieważ niektóre różdżki mają także drugi czar dodatkowy, jest przyzwaniem żywiołaka ziemi, który jest dosyć potężny, naprawdę jest dosyć potężny, jednak przyzwanie takiego żywiołaka trwa nieco za długo i chyba dosyć krótko on się pojawia. Mróz środka zimy to po prostu różdżka lodowa, która zwiększoną skuteczność będzie okazywać raptem chyba w jednej czy w dwóch planszach, kiedy będziemy walczyli z takimi ognistymi stworkami. Łzy korozji to oczywiście to już widzieliśmy w akcji, kiedy posługiwała się na czarownicę czy czarodziejka, nie wiem. W zasadzie powinna się nazywać jakąś wiedźmą czy coś w tym guście, ale... Łzy korozji to oczywiście różdżka, która zadaje obrażenia od trucizn. Co ciekawe, nie trzeba celować także dosyć dokładnie. Możemy pobawić się w taki sposób, że celujemy przed przeciwnikiem. Wtedy te kule odbijają się, ale bodaj odbijają się tylko raz. No dobrze, łzy korozji, pancerz, nie stać mi już. Stać? No pięknie. Łzy korozji to... Idziemy! Takie małe sprostowanie do poprzedniej sesji. Otóż kusza karzełków to w istocie kusza, która wystrzeliwuje jeden bełt. Bardzo przepraszam, że nie sprostowałem. Miałem na myśli, że właśnie strzela dwoma bełtami, ale dwoma bełtami po sobie. Ma w zasadzie jakby taki dwubełtowy magazynek. Coś w tym guście. Właśnie o ten magazynek mi chodziło. Tak. Wkraczamy do Mu Azam, dumnego miasta, które teraz jest po prostu podzielone rozpadliną.